Kazanie dzisiejsze zatytułowałem Droga życia i droga śmierci. I myślę, że ten tekst, który również był czytany z Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy Pan Bóg również zaapelował do swojego ludu, do swojego Kościoła, że mogą wybierać. Dzisiaj każdy człowiek może wybrać, również i my możemy wybierać. Najpiękniejsze to jest to, że Pan Bóg pomaga nam w podjęciu tej decyzji, w tym wyborze. Wybierz życie, abyś żył ty i potomstwo twoje. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od wiersza 13, również wiersz 13 i 14, również jak gdyby mówi o tym samym, tylko troszeczkę w inny sposób. Pan Jezus mówi tutaj o dwóch drogach. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Dwie drogi, po których ludzie chodzą. Dwie bramy, przez które przechodzą. Jedna droga, jak i druga droga bardzo się różnią od siebie. Mało tego, one mają nawet odwrotne kierunki. Tak jak również jest różnica między jedną bramą a drugą bramą, bo przez jedną bramę również można wejść spokojnie, bez problemu, ale tą drugą bramą, wąską bramą, już trzeba się przecisnąć. Ludzie, którzy wybierają jedną z tych dróg i przechodzą jedną z tych bram, również oni są inni. Mają inne charaktery, używają również innych słów, posługują się różnymi wyrażeniami. Oni różnią się również od siebie poprzez zachowanie, postępowanie. I to, co czytamy w Księdze Przypowieści Salomona 16:25, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Dlaczego niewielu znajduje tą drogę, tą właściwą drogę, która prowadzi do życia? Diabeł jest mistrzem. Zmienia drogowskaz. Stawia swój drogowskaz i kieruje ludzi na tą inną drogę, na której on jest. Tą drogą on ludzi steruje i on ludzi kontroluje na tej drodze. I mimo, że każdy chciałby żyć wiecznie, ale niewielu jest tych ludzi, którzy wybrali tą drogę i podążają tą drogą, która prowadzi do życia wiecznego. I mimo, że na tej drodze do życia jest niewielu ludzi i jest to trudna droga, ale na tej drodze jest Pan Jezus. To On utorował tą drogę. On pierwszy przeszedł tą drogę. On pokazał nam, jak możemy przejść tą drogę i jest na tej drodze, aby pomagać, aby wspierać, aby zachęcać, aby podnieść, kiedy nawet zdarzy się upadek. Te dwie drogi mają dwóch budowniczych, dlatego że prowadzą do dwóch miast. Ta szeroka droga i przestronna i ta brama zarazem szeroka, ona prowadzi do miasta ziemskiego, do Babilonu. Ale ta wąska droga i ta wąska brama prowadzi do miasta niebiańskiego, do i Jeruzalemu. I zobaczmy, że już od zarania dziejów człowiek staje przed wyborem tych dróg. Musi wybrać albo jedną, albo drugą. Musi przejść przez bramę albo jedną, albo drugą. A apostoł Paweł w liście do Filipian 3:20 napisze: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak to się stało, siostry i bracia, że ta szeroka droga ma takie niesamowite powodzenie? Jak to się stało, że na tej szerokiej drodze tak wielu ludzi podąża tą drogą? Drogą na zatracenie. Jak to jest możliwe, że niewielu ludzi zdecydowało się podążać tą wąską drogą, która czasami zmienia się w ścieżkę. Wąską ścieżkę, krętą ścieżkę, trudną ścieżkę, wyboistą. Ale to ona prowadzi do zbawienia. Ona prowadzi do Królestwa Niebiańskiego. Dlaczego więc tak większość ludzi wybiera tą drugą drogę? Bo jest łatwiejsza. A kto chce żyć trudniej? Czy ktoś z was chciałby wybrać, żeby trudności w swoim życiu? Przecież każdy chce żyć jak najwygodniej. Każdy chce żyć w dobrobycie. Każdy chce żyć po prostu jak najlepiej. Chcecie ciężko pracować? Chcecie doświadczać trudności, wyzwań? Nie. I dlatego większość, chcąc uniknąć trudności, wchodzi na tą drogę szerszą, aby się wygodniej szło, aby się wygodniej żyło. Bo na tej drodze wszystko wolno. Na tej drodze można się pocieszyć. Można przeżyć fajne doświadczenia. Ale na tamtej drodze to ci ludzie są inni. To są ludzie bardziej pobożni, bardziej poświęconi, oddani, kochający Boga. Kiedy otworzymy sobie 11 rozdział Księgi Rodzaju, to 11 rozdział Księgi Rodzaju opisuje nam budowę wieży Babel. I jak czytamy od wiersza 1, że cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa, i podczas swej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. O czym tutaj czytamy? O pierwszej cywilizacji. Pierwsza cywilizacja, która powstaje. Kraina Sinear. Ale czytajmy dalej. I mówili jeden do drugiego: noże, wyrabiajmy cegłę, wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: noże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyjmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. A więc widzimy jednoczenie się ludzkości. Był jeden język i budowę miasta. Pierwszym budowniczym, budowniczym w ogóle Babilonu jest Nimrod. I to 10 rozdział nam o tym mówi, tak? Że Nimrod był właśnie tym budowniczym, który budował Babilon. Ale oni budują, żeby się nie rozproszyli, a kiedy Pan Bóg stworzył ziemię, to co powiedział? Rozradzajcie, rozmnażajcie się i napełniajcie sobie ziemię. A więc jak gdyby mówi, rozchodźcie się. A tu jest zupełnie co innego. Można byłoby powiedzieć, że to jest nowa technologia, trwała technologia tej budowy, tej konstrukcji. Moi drodzy, czy jest coś złego w budowaniu? Nie. No przecież dzisiaj też się ludzie budują, remontują. Nie ma nic złego w budowaniu. Ale intencje były nie takie. I teraz popatrzmy, że jednym z głównych celów budowy wieży Babel było zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek potopu. Ale przecież Pan Bóg co powiedział? Że więcej już wodami potopu nie zaleje ziemi. I teraz ludzkość mówi: Panie Boże, ale my nie wierzymy. My musimy życie wziąć w swoje ręce, te wszystkie sprawy w swoje ręce i my będziemy robić tak, jak my chcemy i tak, jak my uważamy. I widzimy tutaj buntownicze nastawienie człowieka po potopie. Budowa jest realizowana wbrew Bożej woli. To nie Bożym zamiarem było budowanie potężnych miast. Pierwszym budowniczym to nie jest Nimrod. Nimrod jest budowniczym Babilonu, ale pierwszym budowniczym to był Kain. To on zbudował miasto. I ten szczyt wieży ma sięgać aż do nieba. Nieważny jaki będzie potop, my znajdziemy rozwiązanie i my już się uratujemy. Ktoś może powiedzieć: no ale może chcieli zbadać przyczyny potopu. Ale zwróćcie uwagę, że oni tutaj mówią co? Uczyjmy sobie imię. A więc oni po prostu budują również swój taki podziw. I dzisiaj ta budowa jest kontynuowana. Mamy kult jednostki, polityków, aktorów, sportowców. Ja najważniejszy, ja najmądrzejszy, ja najpiękniejszy, ja najlepszy. Widzimy budowę wieży Babel? Gdzie każdy chce budować swoje imię. Ale kiedy budujesz swoje imię, jako starszy zboru albo jako pastor, jeżeli budujesz swoje imię, a nie imię Chrystusa, to idziesz drogą Babilonu. Ty masz budować Boże imię. Na kim budujesz? Czy w tym, co budujesz, może jest co do poprawy? A kiedy z boku przyglądasz się tej budowli, czy chciałbyś coś zmienić? Poprawić? A może zburzyć i na nowo postawić? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3. rozdziale i tam od wiersza 10 do 13 czytamy, że każdy z nas buduje i używa różnych materiałów. Ale tak jak w tym 11. rozdziale, w wierszu 5 czytamy: wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto wieże, które budowali ludzie. I to jak ty budujesz, to jak ja buduję, w którymś momencie Pan Bóg sprawdzi, jaka jest nasza budowa i jakich materiałów używaliśmy do budowania Kościoła Bożego. Apostoł Piotr nam podpowie w swoim liście, że my też budujemy się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Tu jest nasza budowa. Boża budowa. I Bóg schodzi i interweniuje. Wiecie, ile lat minęło od potopu, kiedy jest budowana wieża Babel? Około 100 lat. Około 100 lat. A więc zobaczmy, że nie upłynęło zbyt wiele czasu, a ludzkość już jest na nowo zbuntowana przeciwko Bogu. Ale znamy wszyscy Psalm 33 i wiersz 10. Pan unicestwił plan narodów. Pan również dzisiaj unicestwi plany narodów, wykorzystywania słabszych, przymuszania czy segregacji. To dzisiaj ludzie nadal naśladują sposób tych budowniczych postępowania. Budują bez Boga nowy porządek światowy, nowy ład światowy, aby tylko odrzucić Boga i prawo Boże. I budują na ludzkiej logice, na ludzkiej mądrości. Dzisiaj budują swoje teorie, przyjmując fałszywe nauki. A Słowo Boże jest odrzucane, jak i Bóg. W Księdze Kaznodziei Salomona w 8 rozdziale, wierszu 12 czytamy ten werset. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przedto wzrasta u synów ludzkich chęć czynienia złego. Wiecie, kiedyś jak Pan Bóg interweniował, jak Pan Bóg działał, czy to Sodoma, Gomora, czy góra Karmel, czy góra Synaj, kiedy dawał swoje prawo, to ludzie drżeli i bali się. Ale dzisiaj, kiedy się mówi o Panu Bogu, to ludzie się śmieją i kawały opowiadają. Dlaczego? Bo kiedyś często dane narody płaciły za swój występek. Dzisiaj Bóg czeka miłosiernie. Każdy kiedyś stanie przed Bogiem. Każdy kraj stanie przed Bogiem. Każdy człowiek stanie kiedyś przed Bogiem. Dzisiaj widzimy, jak grzech dominuje w tym świecie. I dzisiaj to, wiecie, czasami to aż jest taka pokusa. Tyle przyjemności, tyle frajdy, tyle możliwości czynienia sobie lepszego życia, otwierania biznesu. Ale jak jesteś Panu Bogu wierny, prawy, kiedy patrzysz na Boga, na Jego standardy, to niełatwo jest się w tym świecie nawet utożsamić, znaleźć, żeby gdzieś móc funkcjonować. Ciekawe to jest to, że w czasie końca Słowo Boże mówi nam również o Babilonie. Kiedy otworzymy 18 rozdział Księgi Objawienia, to w 18 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że Bóg kieruje do tego świata ostatnie poselstwo, ostatnie wezwanie do tego świata, aby się upamiętali, aby ci ludzie, którzy wybrali tą szeroką drogę i szeroką bramę, aby się upamiętali w swoim życiu, aby mogli się zatrzymać chociaż na chwilkę, zastanowić się i zwrócić w innym kierunku, w tą drogę wąską, bramę wąską, która prowadzi do niebiańskiego Jeruzalem. I teraz popatrzcie, gdzie w pierwszym wierszu czytałem, że widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. To będzie ostatnie wezwanie, Boże wezwanie do tego świata. Dlaczego to jest ostatnie wezwanie? I dlaczego to jest tak mocne wezwanie? Bo przecież wcześniej czytaliśmy o trzech aniołów, a tu czytamy o innym aniole, czwartym aniele, który jak gdyby chce dać takiej siły, mocy jeszcze temu poselstwu trzech aniołów. Dlaczego? Żeby jak najwięcej uratować ludzi. Dlaczego? No drugi wiersz i trzeci wiersz mówi. Upadł wielki Babilon, stał się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego, gdyż wszystkie narody piło wino szaleńczej rozpusty. Jego królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przypychu. Tu jest opisany stan świata, siostry i bracia. Jaki? Straszny. W takim świecie żyjemy. Jak się odnaleźć? Czym jest Babilon? Co oznacza Babilon? Zobaczmy po prostu, jakie grzechy się tutaj dokonują. To jest Babilon według tych tekstów. To jest odstępczy system religijny w czasie końca, sprzymierzony z ogólnoświatowymi rządami pełniącymi władzę. To jest Babilon. I anioł w drugim wierszu ogłasza grzechy Babilonu. Jakie? Samozadowolenie, bałwochwalstwo, niemoralność, nawet spirytyzm, duchy demoniczne, duchy nieczyste. Czytałem w zwykłym portalu internetowym wizytę pewnego prezydenta, który pojechał do pewnego państwa i tam zdjęcie, wiecie, z jakąś taką kulą czarującą, która gdzieś tam miała im przyszłość pokazać. Nawet nie zdajemy sobie, siostry i bracia, do końca chyba sprawy z tego, jak ludzie korzystają z usług spirytystycznych. Jak to możliwe, że widzimy taki stan? Ale jest to skutek odrzucenia Boga. Jest to skutek odrzucenia Jego słowa. Jest to skutek i rezultat odrzucenia Bożego prawa. Czy widzicie, że prawo dzisiaj Boże zamiera? Dzisiaj nawet konstytucje państw upadają. Co człowieka ma bronić? Jak ja Bogu dziękuję za Jego prawo, które nam dał. Nawet jeżeli się możesz zawieść na tym, co widzą Twoje oczy i słyszą Twoje uszy, ale swojemu Bogu możesz zaufać. Amen? Możesz się oprzeć. Możesz odnaleźć siebie w tym świecie i możesz odnaleźć siebie w tym życiu. Ale najpierw musisz odnaleźć Boga w Jego słowie. Amen? Czasami to się boję. Na ile szukamy Boga, a na ile szukamy innych rzeczy. Ile czasu poświęcamy dla Boga, a ile czasu poświęcamy na te inne kwestie mniej ważne. Czy to są prawdziwe, czy nieprawdziwe? Kto by pomyślał, że przyjdzie nam żyć w takim świecie? Że będziemy mieli wielkie wątpliwości, co jest prawdą, a co nie jest. Prawdą jest Pan Jezus. Drogą jest Pan Jezus. I życiem jest Pan Jezus. Szukajmy. Szukajmy Jezusa jak najwięcej w swoim życiu, w Jego słowie. On da nam mądrość. On da nam swojego ducha. On chce nas prowadzić i przeprowadzić przez ten świat. Zwariowany świat. On jest Panem. To Księga Objawienia, 14 rozdział, wiersz 8. To, że taki świat jest, to tam czytamy właśnie, że napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. To jest wino Babilonu, fałszywa nauka. I moi drodzy, te fałszywe nauki wywołują gniew wśród ludzi. Władcy i prezydenci piją wino tego gniewu. Ale musimy mieć świadomość, że kiedyś ich gniew zostanie odwrócony przeciwko ludowi Bożemu. Lud Boży będzie zaatakowany. Dzisiaj w świecie, kiedy robi się segregację ludzi, to jest nic innego jak budowanie fundamentów pod 13 rozdział Księgi Objawienia, gdzie czytamy, że tam też będzie segregacja, że nie będą tacy, którzy nie będą mogli ani kupować, ani sprzedawać. Ja zawsze się zastanawiałem, jak może dojść do tego. A dzisiaj wykorzystuje się różne okoliczności, aby już ludzi podzielić, posegregować, przyzwyczaić, że wtedy, kiedy właśnie będzie walka o prawo Boże, że wtedy, kiedy będzie walka o to, kto jest moim Bogiem, to wtedy, żeby ludzie byli przyzwyczajeni, no jaki problem? No to oddzielimy ich. Niech sobie żyją jakoś, a nie kupowania, ani sprzedawania, jeśli nie oddadzą znamienia zwierzęciu. Tak, przyjdzie taki czas, że Boże prawo będzie podeptane. Przyjdzie taki czas, że lud Boży zostanie zaatakowany. Jestem przekonany, że żyjemy w czasie końca. Pan Jezus nadchodzi. Ja nie wiem, ile nam zostało jeszcze lat. I dobrze, że nie wiem. Ale wiem jedno, że niebawem pojawi się na obłokach nieba nasz Pan i Zbawiciel, który oddał za nas życie. Przyjdzie czas, kiedy będzie wydanie dekretu śmierci. Dlatego Bóg właśnie w tym 18 rozdziale, w wierszu 2 mówi: upadł, upadł, upadł. Niżej już upaść nie można. Upadł całkowicie ten Babilon. I teraz wy, mój ludu, musicie z niego wyjść. Jestem przekonany, że Bóg ma jeszcze w tym Babilonie wielu wspaniałych ludzi, którzy kochają Boga, którzy kochają prawdę. I Bóg chce ich wyrwać. A może moje serce jest w Babilonie? Bo jeszcze są grzechy, które może mnie pociągają i porywają. Wyjdźmy. Siostry i bracia, jeżeli jesteśmy jeszcze w jakimś mniejszym czy większym sensie duchowo w Babilonie, wyjdźmy. Babilonu nie da się uratować. Jakie są cele Babilonu? Rządzenie światem i unicestwienie świętych. Dlaczego? Dlatego, że są tacy ludzie, którzy żyją inaczej, którzy żyją z Bogiem, którzy weszli na tą wąską drogę i przechodzą przez tą ciasną bramę, że oni kochają Boga ponad wszystko, a ich autorytetem jest właśnie Słowo Boże. I dlatego Babilon będzie atakował lud Boży. Wspólnicy Babilonu? No to czytamy. Duchy demoniczne i moce ziemskie. I o tym opisuje tutaj 17 rozdział, od wiersz 3, od wiersza 9, 10, 12 i 18 rozdział, wiersz 3 i 9. Świat dzisiaj stoi albo w obliczu duchowej reformy, albo w obliczu duchowego upadku. Pierwszy polega na poddaniu się człowieka Panu Bogu. Drugi kontroli człowieka przez demoniczne siły. Pierwszy oświecą świat Ewangelią i chwałą Bożą, drudzy wciągną świat w bezbożne życie i odrzucą wszelkie moralne ograniczenia prawa Bożego. Pierwsi przez niebo będą usprawiedliwieni, drudzy przez te same niebo będą potępieni. Świat stoi albo w obliczu duchowej reformy, albo duchowego upadku. Jaki kierunek ja obieram? Jaki kierunek ty odbierasz dzisiaj? Do jakiego miasta podążasz? Bo przecież te dwie drogi prowadzą do dwóch miast. I te dwa miasta są różne od siebie, tak jak i te drogi są różne od siebie. I ludzie na tych drogach, które podążają do tych miast, są różni od siebie. Te dwa miasta rywalizują ze sobą, ponieważ każde z tych miast ma swojego budowniczego. I każdy budowniczy buduje swoje królestwo. Szatan buduje królestwo tutaj, na ziemi. On chce zniszczyć Kościół Boży. On chce zniszczyć ciebie i mnie. On chce ciebie zwieść i mnie. Po to, żeby Chrystus, kiedy przyjdzie na obłokach nieba, mógł mu powiedzieć: ale ty nie masz po co przyjść. Oni wszyscy do mnie należą. Ale Pan Jezus pokaże swoje dłonie i powie: ale ja za nich oddałem swoje życie. Oni mnie kochają i weszli na tą drogę, która prowadzi do zbawienia, która prowadzi do mnie, która prowadzi do wieczności. Ja właśnie po nich przychodzę. Babilon, miasto szatana. Jeruzalem, miasto Boga. Babilon, wszeteczne miasto. Jeruzalem, święte miasto. Babilon, ziemskie miasto. Jeruzalem, niebiańskie miasto. Babilon, zbuntowane miasto. Jeruzalem, wierne miasto. Babilon, miasto siedliskiem demonów. Jeruzalem, miasto zamieszkania aniołów. Babilon oferuje kielich obrzydliwości. Jeruzalem oferuje wodę żywota. Babilon na zawsze pogrążone w ciemności. Jeruzalem oświetlone światłem Bożym. I to są te różnice, jakże kolosalne, jakże potężne, jakże wielkie. Jaka przyszłość czeka te miasta? Księga Objawienia, 18 rozdział, wiersz 10. Babilon zniszczone na zawsze. Objawienia 21, 1, 5. Jeruzalem istniejące na zawsze. Dlatego to jest bardzo ważne. Siostro i bracie, drogi przyjacielu, na jakiej drodze się znajdujesz? Przez jaką bramę przechodzisz? Bo od tego zależy twoje przeznaczenie. Albo wieczność, albo potępienie. I znowu wrócę do Księgi Powtórzonego Prawa, do tego tekstu, który był czytany. Kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Kocham Boga, wiecie za co? Że On pomaga mi wybrać i mówi: wybierz życie. Wybierz życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Nie wybieraj śmierci, nie wybieraj przekleństwa. Wybierz moje błogosławieństwo, wybierz moją ofertę, wybierz moje zbawienie. Tak. To dzisiaj każdy człowiek decyduje w swoim życiu. Chrystus też kieruje wezwanie. I kierował to wezwanie 2000 lat temu. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Jana, 12 rozdział, to tam w Ewangelii Jana w 12 rozdziale Pan Jezus, wiecie, mówi ciekawe słowa. Wiersz 35 i 36. Na to rzekł im Jezus: jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wieście w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Jakiż to wielki przywilej. Być i chodzić na tej drodze wąskiej, może i troszkę krętej, może i idącej pod górę, ale jest to droga, która prowadzi do Jezusa, do zbawienia. Kiedyś moja żona miała sen i opowiadała mi i mówi: słuchaj, muszę ci opowiedzieć ten sen, który miałam. Śniło mi się, że ty szedłeś pierwszy, ja za tobą, a za nami szła cała nasza rodzina. I wspinaliśmy się pod wielką skałą, a drabina, która była, to była taka z lin drabina, gdzie trzeba było się wdrapywać. I mówi, w połowie drogi nie miałam sił, ręce mi opadały i krzyczałam do ciebie: Marek, ja już nie mogę, ja już nie mam siły. A ty mówiłeś: masz siłę, zobacz, już jest blisko, zobacz, już to prawie zdobędziemy, nie rezygnuj. I moja żona mówi tak, i w tym śnie miałam jedną świadomość. Jeżeli się puszczę, to pociągnę za sobą wszystkich, którzy są pode mną, całą rodzinę. Cała rodzina spadnie w przepaść. I to dawało mi też takiej motywacji, że jeszcze jest blisko. Czasami, czyż nie wydaje nam się, że brak nam sił, brak nam inspiracji? Siostry, drodzy bracia, dzisiaj tak mało się modlimy. Żyjemy w czasie końca. Pan Jezus nadchodzi. Ile poświęcamy czasu w każdym jednym dniu na modlitwę? Każdy z was powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Skąd brać siły? Skąd brać motywacji? Skąd brać entuzjazmu? Kiedy brak czasu dla Boga? Kiedy brak czasu może na relacji z Bogiem? Jeszcze tylko krótki czas. Światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie. Boża światłość oświeca tą drogę. Ona nie jest łatwa. A myślicie, że ta szeroka droga to co, jest łatwa? Tam, kiedy nie ma nadziei, kiedy nie ma przyszłości, kiedy ludzie żyją tu i teraz. Przecież spotykacie się z ludźmi nieraz, którzy nie mają nadziei. Pozwólcie, że przeczytam jedno zdanie. Ellen White. Nie wiem nawet z jakiej książki, bo nie mam zapisane. Jeśli światło przez długi czas było lekceważone i pogardzane, zostanie w końcu zabrane. Żyjmy w tej światłości. Podążajmy tą drogą, którą oświeca Boża światłość, Boża prawda, Boża miłość. Księga Izajasza, 35 rozdział. Dają takie pocieszenie mi, tobie i każdemu. I pozwólcie, że chociaż ten 10. wiersz przeczytam. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Tak, ja tęsknię za takim miastem, ja tęsknię za takim życiem. Ja tęsknię właśnie, gdzie troski znikną, Ja tęsknię, gdzie będzie radość. Ja tęsknię za tym, kiedy wejdziemy na górę Sion z naszym Panem. Ale On musi przyjść po nas i zabrać nas do siebie tam, gdzie i On jest. Kiedyś czytałem taką piękną książkę. I ta książka została napisana przez kogoś, kto był więziony. Więziony był za swoją wiarę. Więziony był za to, że wierzył w swojego Pana. Więziony był za to, że dla niego jedynym autorytetem było Boże Słowo. I on opisuje, że miał sen. I widział w tym śnie, jak niektórzy wchodzą przez jego bramy. Że widział to miasto, że widział ludzi wstępujących do tego miasta, że te bramy się otwarły i przywitały przybyszów. Potem mówi, ujrzałem, a tam ludzie z wieńcami na swoich skroniach, z palmami, ze złotymi harfami w ręku śpiewały, wołając święty, święty. I kiedy to wszystko oglądałem, on pisze w tej książce, zapragnąłem tam być, zapragnąłem tam się znaleźć. Wtedy, kiedy jego wiara się chwiała. Wtedy, kiedy nie widział może tej przyszłości. I napisał tą książkę Pielgrzymka na górę Sion. A on miał na imię Jan Bunyan. Czy tęsknisz za tym miejscem? Siostro i bracie, czy tęsknisz za tym miastem? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, że niechaj się nie trwożą wasze serca. Tak jakby chciał powiedzieć, cokolwiek będziesz widział, cokolwiek będziesz słyszał, nie trwóż się, bo ja jestem ponad tym. To nie znaczy, że mamy oczywiście pewne rzeczy bagatelizować, ale to znaczy, że mamy ufać naszemu Panu. Ja odchodzę z tego miejsca, ale kiedy odejdę, ja przygotuję dla was miejsce. Przyjdę po was i wezmę was z powrotem tam, gdzie ja jestem. Pan Jezus przyjdzie. Siostry i bracia, tęsknijmy za tym pięknym miejscem. Tęsknijmy za tym świętym Jeruzalem, gdzie nie ma śmierci, ani mozołu, ani trudu, gdzie jest tron baranka. To jest przed nami. Przed nami. Pan przychodzi i ja wierzę, że w niedługim czasie przyjdzie i zabierze nas do nas. Zabierze nas do siebie. Niebiańska ścieżka jest zbyt wąska dla wyniosłości. Jest zbyt wąska dla ludzkich ambicji. Jest zbyt stroma i wyboista, by wspinały się po niej wygodne powozy. A Ellen White pisze tak. Trud i poświęcenie się. Cierpliwość, hańba i niedostatek, ciężka praca, znoszenie sprzeciwu grzeszników były udziałem Chrystusa i muszą też być udziałem człowieka, jeśli kiedykolwiek ma on wejść do miasta Bożego. To jest właśnie ta wąska droga. To jest właśnie ta wąska brama, ale ona prowadzi nas do życia wiecznego. Ona jak gdyby ociosuje nasze charaktery i przygotowuje nas do zamieszkania w niebiańskim Jeruzalem, gdzie nie ma grzechu, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma mozołu, gdzie nie ma trudu. Siostro i bracie, nie poddawaj się. Ufaj w Boże obietnice, ufaj w Boże Słowo i krocz tą drogą. Nie wiem, co przeżywasz dzisiaj. Może trudności, może wyzwania. Idź do przodu z Jezusem, a Jezus czeka na tej drodze, aby cię właśnie pocieszać, wzmacniać, pokrzepiać, wziąć za rękę i przeprowadzić przez te wydarzenia, które są przed nami jeszcze. Życzę wam, siostry i bracia, tego. Jak najwięcej Jezusa. Uchwyćmy się Jezusa. Nie puszczajmy Jezusa, bo On jest naszą siłą, naszym życiem i naszą nadzieją. Amen.